A wiecie, że podświadomość, że tak naprawdę jesteśmy w stanie przypomnieć sobie wszystko? Podświadomość pamięta wszystko. Ma niesamowitą zdolność do zapamiętywania. Jako ta baza danych, właśnie ten twardy dysk, który sobie tam siedzi i który przyjmuje wszystko, to wszystko jest do odtworzenia. Ania, pomożesz mi tutaj? Właśnie. Czy tam się wczytać? Tak, usiądź sobie. Brawa, Ania. Gratuluję. Przykleję ci rękę do czoła. Ty śpi. Spokojnie wchodząc głęboko w trans. Ponieważ podświadomość, oprócz z każdym kolejnym oddechem coraz bardziej i bardziej. Oprócz niesamowitej zdolności do zapamiętywania, ma również niesamowitą zdolność do zapominania właśnie. Nawet tak banalnych rzeczy jak słowa, imiona lub różne inne bardzo proste rzeczy. Właśnie, tak możesz odprężyć się nawet jeszcze bardziej. Ja za chwilę wezmę twoją rękę, położę ją spokojnie na twojej nodze, ty możesz wejść w trans jeszcze głębiej. Właśnie tak. Do tego stopnia, że człowiek jest w stanie czasem zapomnieć rzeczy, które wydawałyby się są oczywiste. Trudno mi zapomnieć. Tak jak miejscowość, w której jesteś, albo swoje własne imię. I teraz za chwilę ja, Ania, pozwoli sobie na to, żeby pokazać swojemu umysłowi, pokazać pełnię możliwości swojego umysłu. Ponieważ ta część mózgu, która odpowiada za pamięć, znajduje się tutaj z tyłu. I tutaj masz wszystkie dane, które odpowiadają za to, że pamiętasz, jak masz na imię i gdzie jesteś. I możesz pozwolić sobie teraz na to, żeby te dwie dane, czyli twoje imię oraz miejscowość, w którym jesteś, w której jesteś, po prostu zniknęły z twojej pamięci w momencie, kiedy ja zabiorę je z tego tylnego płata i przeniosę ci przez całą głowę na czoło, usuwając je teraz. A za moment, kiedy dostanę twojego ramienia, to pozostaniesz na wytransku, ale otworzysz oczy, wrócisz do nas i będziesz kompletnie po prostu o tym zapomnieć. Jak się czujesz? Dobrze. Dobrze? No. Gdzie jesteś? A może będziesz pamiętać, jak stoimy? No już. Właśnie. Odkręcając się nawet jeszcze bardziej, jeszcze bardziej. I tak jak możesz zapomnieć o tak prostych rzeczach, jak twoje maski. Miejscowość, w której jesteś, tak samo możesz również pozbyć się w bardzo prosty sposób rozmaitych ograniczeń. Ale na razie, zanim zaczniemy to robić, zanim pozbędziesz się swoich własnych ograniczeń, a wybierzesz sobie 3 ograniczenia do pozbycia, to póki co możesz sprawić, że cała pamięć i wszystkie dane z powrotem wracają na twoje właściwe miejsce w twojej głowie, a ty możesz raz, dwa, trzy otworzyć oczy i wrócić tutaj. Jak się czujesz? Dobrze. Jak ma to imię? Ania. Dobrze, a gdzie jesteś? W Wrocławiu, w Polsce. Bardzo dobrze. Dziękuję bardzo. Nie, ale serio, nie wiem, blackout. Naprawdę? Poważnie, niesamowite.